No i proszę bardzo, moi drodzy, załapało. Jesteśmy na miejscu. To wszystko, zadanie Mogę w to wykonane. uwierzyć. Jesteś w porządku, warto zdobyć, że zrobił przyjmujący do kręgu. Tak, Weźcie nagrodę ta bryłki rudy, przyniosę mi oczywiście z kolonii. Dzięki, na pewno mogę się tak się przydadzą. No i mówić. proszę bardzo, moi drodzy, zadanie porządek na farmach ukończony. Sam by na to Musiałem jeszcze troszkę pospać, połazić i wiecie, udało się, odbugował się. Na szczęście. Odbugował się i wszystko jest ok. Więc, moi drodzy, zajmijmy się teraz, tak jak już mówiłem, tutaj tą lewą czy tam prawą stroną farm i porozwalajmy te potwory. To trochę ich się porespiło. Zapraszam. Najbliższe odcinki właśnie będą takie czyszczeniowe. A później pójdziemy sobie do Doliny Przodków, podokańczyć questy, porozwalać potwory. Wiadomo, wiadomo, wszystko tak będziemy sobie clearować jak możemy. I pozbieramy ewentualnie jakieś nowe questy. I wiecie, będziemy wszystkie sobie przy okazji wykonywać. Ja zawsze tak mówię, że najlepiej robić kilka zadań naraz, jak się idzie do danej lokacji. Żeby później nie latać milion razy do tego samego miejsca. No, panie topielcu, zapraszamy pojedynczo. Pojedynczo wabiamy panów. Zapraszam do tańca. Chodź na solo. Dobra, kolejny pan. Tam jeszcze małe polne bestie. I wrócimy oczywiście tam niedaleko przełęcz Rugniczej Doliny. Bo sobie tam jeszcze muszę powyczyścić, bo tam jeszcze chyba został wilk jeden. Co było obstawą dla tego warga ślimaków. Coś wpiernicza ślimaki. No, chyba właśnie dlatego zastał nam jeden. Ślepica tu lata? What the hell? Wow, pierwszy raz widzę, żeby ślepica tutaj latał, gdzie polne bestie są. No, zapraszam. Muszę pamiętać, że jeszcze tam mogę się nauczyć tego pozyskiwania rogów cieniostwora. Mały ćwiepica, what the hell? To chyba spóźniony zapór miał ten ćwiepica, że się zrespił dopiero teraz. Dobra. Mikstura szybkości. A co do kodu, to tak jak mówię, wczytałem kilka razy, przespałem się parę razy, pochodziłem troszkę po okolicy, oddaliłem się, przyszedłem. I w końcu ruszył u niego dialog i mówię, dobra, to zaczniemy od tego sobie odcinek. Także, no, witam was no, w kolejnym odcinku i tak dalej, no. Żeby nie było, moi drodzy. Trochę spóźniona, ale dobra, 3 minuty, dopiero początek w sumie. Tak jak mówię, musimy sprawdzić sobie jeszcze tych farmerów, czy czegoś nie mają do nas. Pan Gerwaz nic nam nie powie. Ten pan też nam nic nie powie. Chwila. Bojan. Nic nam nie powie. Przemir. O. Twój przyjaciel powrócił. Tak, wiem, a ten strzelny rzeczywiście porwali go bandyci. Gnojki, dobrze, że jest cały zdrowy. To najważniejsze. 50 expo. Elegancko. Hej, no i Malak. Często bym garałem. Malaki, ciki-taki. Ma kradzież ryzykowną, więc nie będę ryzykował. Kiedyś indziej się go okradnie najwyżej. Co ja tam muszę jeszcze rozwalić? Tutaj chyba wilk mi został. Przy okazji pogadamy zaraz z Ganem. Może będziemy jakieś zadanie, bo jesteśmy w wodnym kręgu, nie? Wściekły wilk. Wściekły wilk jest zły. Zapiszmy.
Co tu jeszcze mamy? Redesty polne. No ładnie. I znowu ta cholerna chrypka. Już się szykuje. Wściekły cieniostwór, czyli taka, wiecie, silna wersja, bo dużo zadaje obrażeń. Ale jest łatwiejszy w pokonaniu, moi drodzy. Poza tym tutaj macie nawet broń, wilczy kieł. To jest w sumie taka broń na początek gry, bym powiedział bardziej. Ale no na początku gry no nie mamy szans z tym silnym stworem. Może małe jakieś tam szanse są. Kiedyś kieszonkowa. Nie może już mi nic nauczyć. Polowanie jakoś nie idzie mu. Dobra. Wiem, że jeszcze chyba jeden tutaj jest specjalny potwór. Jeżeli chodzi o Corinis, którego możemy jeszcze rozwalić. A przynajmniej tak mi się wydaje, że damy mu radę. Jest to tamten wilk właśnie. To zapiszmy sobie. Jest to wilk zabójca, jak się nie mylę. Kurde, trochę silny przeciwnik. Odciągniemy go do paladynów. Znowu jedna z tych głupich bestii. Panowie, wy mu czarem nic nie robicie, nie chcę nic mówić. Oho. Jesteś pewien? Tak, stary, chcę tam wejść, tylko... Żeby was ten wilk nie zabił. Ty, stary, bo ci ten wilk zaraz zje. Właśnie go zabił. Ale oni tak giną w kolejnym rozdziale, więc... Pokaż tym potworom! Skóra wilka zabójcy. No niestety, jeden paladyn sobie tutaj zginął. O lol, i mamy nawet runę w tym rozdziale. Wydatek many 10. Teleportacja do przełęczy. No spoko, ja nie narzekam, moi drodzy. Travelius poświęcił się, on nie jest potrzebny. I mamy, moi drodzy, tą kuszę, którą możemy znaleźć właśnie tam za darmo, więc... wszystko się składa, moi drodzy. Nie musimy nawet iść tam po tą kuszę. A jak dobrze wiecie, moi drodzy, oni w kolejnym rozdziale giną. I wtedy dopiero zdobywamy runę do teleportacji do przełęczy Corinis. No ale że zginął wcześniej, no to trudno. Mamy teraz już runę teleportacji pierwszą w grze. Oczywiście w Gulliczej Dolinie będziemy mieli kolejne runy teleportacji. Ale to dopiero jak pójdziemy do Gulliczej Doliny. A do tego czasu jeszcze troszkę mamy rzeczy do roboty. Do wyczyszczenia mamy parę miejsc. Jak wiecie, Erkendar wyczyściliśmy sobie ładnie. Corinis też częściowo będę chciał wyczyścić to dosyć solidnie. Wiadomo, że w lesie, w tym za obok latarni Jacka, wiadomo, że wszystkiego nie zabije, bo tam są też orkowie nawet silniejsi, więc bez przesady.
ale przynajmniej te słabsze wersje potworów powybijamy. A na pewno są tam jaszczury, zębacze, wiecie, takie potwory w miarę fajne do zabijania. Nic tu nie ma. Dobra. Pomału, pomału będziemy sobie wszystko klirowali. Wypadałoby się napić kolejnej mikstury szybkości. Jakieś dziki może się zrespiły albo coś. No nie za bardzo, dzików nie widzę, zębacza też nie widzę. Więc można powiedzieć, że tutaj okolice przełęczy, farmy i las obok farm Onara i Sykowo mamy wyczyszczone. No tak, tu zapomniałem o tych ścierwojadach. Okej. Okay. To już mamy czyste. Sprawdzimy teraz tutaj cmentarz i okolice. W jaskini chyba nie powinno się nic zrespić, jak mi się tak wydają. Tu widzę, że nic się nie porespiło na zewnątrz. Przeważnie w jaskini się potwory nie respią w Klejnie Rozdziała. Przynajmniej tak było, nie? No ewentualnie napiszcie w komentarzach, czy potwory w tych co rozdział się respią jakieś nowe, czy nie. Ale mi się wydaje, że nie. Ja tutaj szczury był, ale nie ma niestety nic. Dobra, czyli tu jest czysto. Czyli tu jest czysto, moi drodzy. Bandytów żadnych na moście nie widać. No dobra, czyli ta okolica jest wyklirowana. Na pewno jeszcze pobiegnę sobie w stronę klasztoru. Pobiegniemy w sumie. Mamy niektóre szybkości, więc wiecie, to tak nie będzie takie monotonne to bieganie. I zajmiemy się... Pogadamy w sumie z nią i zobaczymy, czy ona ma jakieś nowe rzeczy. Czy u niej byłem już, bo widzę, że tu jest ta wyczyszczona droga. Możliwe, że już tam byłem i kupowałem mikstury od niej, wiecie? Szynka, ten... Teges, dobra. Chyba byłem, ale dobra, przyjdziemy się. Przezornie ubezpieczony, może mikstury jakieś będzie miała. A jeżeli nie, no to trudno. Przy okazji zobaczymy, czy Pedro mi nie zniknął, bo... Często się zdarza, że albo Pedro znika, wiecie, takie postacie różne. Albo jakiś mag wody, albo Xarnas nawet sam zniknął, ale widzicie, Pedro stoi nadal. Więc póki co, no, na szczęście jestem ubezpieczony od znikania postaci. Gajna. Ja chyba z nim gadałem, tak? Widzę właśnie, że sprzedałem jej sporo rzeczy. Tak, byłem tutaj, okej. Okay. Tutaj byłem, moi drodzy. A co na tamtego polena? No dużo się mówi, żeby nie zabijać żadnych NPC-tów, bo każdy jest imienny i tak dalej. No ale z tego co kojarzę, to on chyba nie był potrzebny, bo w rozdziale trzecim przecież on ginie, więc no przykro mi, że on tam zginął, wiadomo. Ale no nic na to nie poradzę, mi się wydaje. No i tak się stało po prostu, moi drodzy. Niczego tu nie znajdę. Ciekawy jestem, czy te szczury na dole się porespiły. Nie. Oczyścimy sobie teraz drogę z farmy Akila i skarczmy do Kolinic z powrotem. No widzicie sami, już się porespiły potwory. Znowu mikstura szybkości, kolejna idzie w ruch. Tutaj nikogo nie ma, dobra. Na farmie już tam chyba byłem. Dokładnie, dobra. Tu tą kotlinkę na dole sprzątniemy sobie później, o wiele później. Dlatego, że tam jest spore stado wargów.
Nie wiem, czy w ogóle dam radę. Nie ma czego plądrować. W sumie możemy spróbować zaraz. Zrobimy jedno podejście. Jak zginę. Jak zginę, to trudno. W ogóle jeszcze jestem ciekawy, czy u Kowala mogę, u Kowala Hrada naszego mogę się nauczyć jakiegoś nowego miecza, bo mamy 86 punktów siły, więc w sumie może jakiś nowy miecz jest do nauczenia. Na przykład na 85 siły, czy coś tego typu. No i widzicie, tu polnych bestii nie widzę, żeby się coś porespiło. Ale niestety są tutaj cholerne wargi. Jest dosyć ich tutaj sporo, moi drodzy. Ale spróbujemy ich sposobem. Ja tu mam sposób pewien na te wargi. Spróbujemy tym sposobem te wargi pozałatwiać. Widzicie, ta kusza im sporo robi. Najważniejsze jest to, żeby oni mi tu nie weszli do góry. Widzicie, ja im sporo z tej kuszy robię już tym wargom. Zawsze ich tutaj... Tam są czynne stwory cholerne. No, come on, warg. Panie bezimienny, celuj pan lepiej. Dobra. Znowu jest kolejne stado, moi drodzy, ale widzicie, tym sposobem możecie sobie tutaj pozabijać te wargi. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Tu nie znajdę. Obawiam się, że nie damy rady, ale z tą kuszą, moi drodzy, dajemy radę, jak widzicie sami. Nic tu nie ma. Oczywiście tam jakieś problemy mi tam robią. Moje pytanie jeszcze brzmi, jakie to są te cieniostwory? Cieniostwór wściekły, cieniostwór, zwykły cieniostwory, fuck. No to może być problem, moi drodzy. No zobaczmy, ile ja mu robię skuszy. Już po skałach chodzi. No właśnie, po skałach chodzi, cholera. No, tu jakiś ma... Mamy jakiś mały punkt zaczepienia na tego cieniostwora akurat. Na wargi mamy sposób, na cieniostwory też jakiś sposób się znalazł, nie? W sumie, ja bym tam może nie szedł, bo mam jeszcze goblinie jagody. Tylko ja bym rzucił może jakiś zwój szczarem i spróbował je tutaj zwabić. Bo tam jeszcze na tej górce jest sporo tych potworków, wargów.
I rzuciłbym tam, nie wiem, ognistą strzałę. Patrzcie, i biegną do mnie wargi. Nawet już, żeby spulować przy sobie wargi. Bełtów mam sporo, więc nie powinno nam się skończyć. My zaczyszczymy okolice, to czyścimy na całego. No dawaj bez zmian, jeszcze trochę. Tam jeszcze trochę wargów jest, niestety. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. No dobra, wypadałoby jeszcze tamtych zwabić do mnie. A może tamtego warga, o. Dostanie w dupkę. Nie dostał. A tego? Jeden biegnie warg. Ale słońce, moi drodzy, dzisiaj grzeje, masakra. Niczego tu nie znajdę. Nie wiem, jak tam u was też z temperaturami. Ciepło pewnie. Dobra, i który to był warg teraz? O jest, dobra, trafiłem na wargę, który miał luta mojego. Zapisujemy. No niestety, moi drodzy, najbliższe odcinki właśnie będą takie clearowania potworków. Gonią mnie! Niczego tu nie znajdę. Niczego nie ma czego znajdę. No dobra, moi drodzy, chyba wszystkich załatwiliśmy, jeżeli chodzi o wargi. Przynajmniej tak mi się wydaje, że załatwiliśmy wszystkie. Uleczmy się, coś na manę. Dobra. I szybkiego śledzia łykniemy. Sprawdzimy sobie, czy naprawdę wszystko wyklirowałem tutaj u góry. Pamiętam, że tu cholernie sporo ich się respiło. A nie, mam powybijane, dobrze. Mam powybijane, bardzo dobrze. Został nam jeszcze cieniostwór i ten wściekły warg. Dobra, już idzie do mnie, więc wyjmę broń na niego. Dobra, a wy jak tam robicie? Też w drugim rozdziale czystki, tak jak ja sobie robicie? Czy omijacie niektóre miejsca jeszcze nadal? Tego cieniostworka to bym sobie złapał, wiecie co? W bryłę lodu. I w dupkę go. Zatem tutaj mamy jeszcze jakiś miksturka, lekka kusza, dobra. Ziół chyba super jakiś tutaj nie znajdziemy. Mamy moją ulubioną jaskinię, nie wiem czemu, ale ta jaskinia jest jakaś taka zbugowana, bo często mi w niej crashuje gra w Korinis akurat. To jest jedyne miejsce, którym mi w ogóle kiedyś nic gra skraszowała. Nic tu nie ma. Jeżeli chodzi o Gothica.
Mamy czarne goblinki. Tam są już kolejne gobliny. Tu była tabliczka, chyba była. Nie ma tabliczki, dobra. Tu jest tabliczka. Stara kamienna tablica, dobra. Dobra, leczymy się. Niczego tu nie znajdę. Tam znowu słyszycie nie stwory, moi drodzy, w tamtej odnodze. To były chyba kretoszczury i olbrzymie szczury. O lol, ale zrymowałem. Kretoszczury i olbrzymie szczury. Nie wiem. Nie ma czego plądrować. Dobra, nieważne. Znowu ktoś mnie wspomina, bo mnie nas spędzi. A właśnie w tym miejscu mi gra crashuje często. Nie lubi mnie. Nic tu nie ma. I tu kiedyś była jakaś broń z tego cukierza, ale nie ma jej, czyli została usunięta. Możliwe, że jakiś błąd był z tym czy coś. Nieważne, została usunięta ta broń. I wypadałoby tą jaskinię sprawdzić. Mamy trzy czaszki. Domyślam się, że są tu cieniostwory. Czy jeden cieniostwór? Jeden chyba. Jeżeli to jest jeden cieniostwór, to jest spoko. Jeżeli są tam dwa, a jeden może drugiego zostawiać, no to słabo. Może rzucę wtedy... Czekajcie, zakradniemy się i zobaczymy, ile to jest tych. To jest jeden chyba, tak? To jest jeden cieniostwór, nie? Tak, to jest jeden, dobra. Już się będzie, to są dwa. Znowu po tyłku, bijemy go. Elegancko, kolejny poziom. Mamy 31 punktów. Kamienna tablica, kamienna tablica. Skórzany mieszek, łomotacz. Wiecie co, moi drodzy? Ja poza odcinkiem w ogóle, bo już jesteśmy prawie w Kolinis. Ja poza odcinkiem sobie, moi drodzy, na pewno posprzedaję wszystkie te złote przedmioty, bo to trochę czasu zajmie, bo trzeba wywalać, przespać się na drugi dzień, przyjść znowu, sprzedać część. I tak będę się właśnie musiał tam pobawić z tym halworem. Więc sobie to zostawimy. Co my mamy? Tablica zręczności, proszę bardzo. Plus jeden, zawsze coś. 43 punkty. I żeby było symetrycznie, moi drodzy, to ja sobie zjem goblinie jagody. Akurat będziemy mieli 5. 45, dobra. I mamy 5 jagód, jeszcze pozostało nam. Mamy kotlinkę wyczyszczoną. Bałem się, że nie dam rady, wiecie? Ale na każde miejsce jest jakiś sposób zawsze, wiecie? Gdzieś na skałę się wspiąć, na drzewo. Takie potworki wtedy no nie są jakimś super problemem. Na pewno jutro, w kolejnym odcinku oczywiście, spróbujemy udać się do Imperanona i do Xardasa pogadać sobie. Po drodze na pewno trochę potworków jeszcze będziemy musieli wybić. I wtedy zostanie nam, moi drodzy, tylko i wyłącznie ten mroczny las, który jest za latarem Jacka, czy za farmą Akile, jak ktoś woli. No i tamte tereny koło piramid. Więc myślę, że bardzo fajnie będzie. Bo większość będziemy mieli wyczyszczoną. Moje pytanie, czy ja muszę o tych marchewkach powiedzieć Baltramowi, czy najpierw Zenobit? Nie.
Czyli skryptowo najpierw Zenobi. Czy jest zgodnie? Czy zgodnie wszystko robić? Pani Zenobia siedzi przed domem, czy... Hej, ty! Jest Zenobia. Rozwiązałem wasz problem. Czyli Hitler się zgodziła. Nie, marchewka wyrośnie na farmie Akira. Nie znam zbyt dobrze tych ludzi, ale słyszałem, że są skromni i uczciwi. Myślę, że to dobry wybór. Niestety nie dane mi było posmakować marchewki. Specjalnie dałem ci trzy, bo sądziłem, że jedną jednak pożresz. Pożar ją niestety agroną Florencji, jak nie mam. Spisałeś się świetnie, więc zasłużyłeś na nagrodę. Oto marchewkę. Widziałem, że potrafisz mnie czym zaskoczyć. To najwspanialsza nagroda, jaką otrzymałem w życiu. Poza całą górą broni, złota, zwojów i innego dobrego, rzecz jasna. No i zadanie marchewkę zrobiono. Moi drodzy, skosztujmy tą pyszną marchewkę. Tylko patrzcie, ona teraz daje nam 10 punktów trafień, a ona dawała chyba 20. Mniam. O lol, ja myślę, że ona daje na stałe 10 punktów HP. No nie... Przyjechałem się, moi drodzy, przyjechałem się. Lepszy pancerz dla Gora. Hej! Posłuchał niewłaściwych ludzi. Zaczynamy pancerz królewski straży mi... Straży królewski, może taki? Niestety muszę cię rozczarować, miałem, ale już nie mam. Klient, który mi go sprzedał, nagle zatęsknił i odkupił go całkiem niedawno. Ciekawe, skąd miał na to złoto, skoro całymi dniami przyszedł na ławce pod moim sklepem. Dobra, pogadam z nim na temat pancerza. Gdzie się z tobą zgadzam? Trudno mi w to uwierzyć. Hej, ty! Nie, no, Aurelio mi nic nie da zlecenia. Czekajcie, jak to wygląda. Legendarne międzyokołno. Wisir Kelvina, marchewka. Wstęp do zjednoczonego obozu. Teleporty. Jaja pełza. Mur gniewa do nosa. Rynki zbytu. Piąty zwiadowcem. Znaczy tak szybki rzut okiem, moi drodzy. Renegat, przeklęty na co? Renegata możemy już chyba oddać, bo to chodziło, żeby zabić kruka i wrócić do Imperanona. Zalca, boskie kazania. Buty Gastona, historia Doliny Przodków. Wyjątkowy obraz Misa Magnata. Mapa dla Brahima, zwiastun burzy. Sarachata starożytników. No dobra, moi drodzy. Halvora już chyba nie ma, więc tak jak mówię, Halvorem zajmie się sam później. Pogadajmy z Regisem, bo ma właśnie pancerz dla Gora. Przysyła mnie Mateo. Podobno jesteś w stanie pomóc mi zdobyciu pancerza Straży Królewskiej. No tak, widzisz. Twój kiedyś sprzedałem Mateo, gdy głód mnie zbytnio przycisnął. Bla bla bla. Pamiątka, rozumiesz, ile ci się będzie kosztowało. 1000 sztuk złota. Dobra, dawaj pan to. Lekki pancerz Straży Królewskiej, bardzo fajnie. Wypadałoby jeszcze do tego Baltrama zajrzeć i powiedzieć mu o... Słyszę o tym po raz pierwszy. I powiedzieć mu o marchewkach. Jestem ciekawy, czy w kolejnych rozdziałach będzie miał marchewki. Załatwione. Przecież wiadomo. Marchewka wyrośnie na farmie Akila. Ty zyskasz klientów i złota. Ja ruszam w swoją stronę. Mam tyle jeszcze do zrobienia. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję, że Zenobia wynagrodziła twoje starania. Oczywiście, jestem bardzo teraz zadowolony. Już o tym wie. Nie mówisz przecież. I zapomniałem jeszcze, moi drodzy, że mamy jeszcze zadanie z obrazem. Musimy iść po prostu pogadać z Jesperem i zadanie będzie zaliczone. Tu jest Jasper. Obraz zniknął definitywnie. Jak to? Kto go ma? Ludzie Oscara nas uprzedzili. Jakiś spółczas zmienił obraz prawdziwy na fałszywy w czasie nocnych porządków w ratuszu. Jakiś czas temu. Kosztowałem je sporo czasu i złota, aby to ustalić. Szkoda, skoro są to zamieszanie z siębie, to trzeba obejść się smakiem. Kasia nie lubi, gdy robimy coś przeciwnie bez jej wiedzy i zgody. Ale duże koszta poniosłeś? No tak, ze 300 sztuk złota. Niedługo w tym miesiącu trzeba będzie opłacić za tym za oddychanie. Masz tu 500 koszta plus za fatygę. Obraz dałby ci 5 razy tyle, ale trudno. I tak dobrze się spisałeś. Nie, kiedy zbyś się, gdy będziesz miał dla mnie jakąś robotę.
No dobra, wyjątkowy obraz zrobiony. Hej, ty! Kasia. Kasia nic nam nie zleca nadal. Może u tego, pamiętam, że on sekstans chciał kiedyś. Czy masz dla... O właśnie. Sekstans. Nie wiem, proszę. 750 sztuk złota i 250 expa, spoko. I jeszcze sprawdziłem maidę ze Sharkiego na zakończenie. I tak jak mówię, jutro w kolejnym odcinku ruszymy sobie już do Xardasa i do Imperanona. Zobaczymy, czy nikt mi nie znikł. A ja w międzyczasie sobie posprzedaję. A ja sobie w międzyczasie, moi drodzy, posprzedaję te złote przedmioty i srebrne u Halvora. Więc moi drodzy, to tyle, nie przedłużając. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia już na drodze do Xardasa. Hejos! No i moje statystyki, zapominam o tym, ale mówię, co drugi odcinek na danego dnia będę dawał. Proszę bardzo. Hejos!